Zobaczcie, jakie tu będą teraz potężne pola uprawne. Ile tu będzie teraz się tego produkować. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, Tomek Zanusz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. Witamy tutaj właśnie w naszym miasteczku. I tak, powiem Wam tylko, że ten odcinek został już nagrany, ale cały go zrobiliśmy z Dominikiem jeszcze, z panem Dominikiem, ale go już tutaj ze mną nie ma. Cały go zrobiliśmy, wszystko pięknie było, tylko się nie nagrało. Nie wiem, co się PlayStation wywaliło, ale się nie nagrało. Więc jeszcze raz zrobię ten odcinek, co mam zaplanowany i, co dużo mówić, lecimy z tym. Dobrze, plan na odcinek jest dosyć prosty. Powiększyć dużo, dużo bardziej znacznie tą dzielnicę tutaj rolniczą, z tym, że zacznę od przebudowy tego węzła, bo z tym później tam właśnie mieliśmy z panem Dominikiem problemy. I postawienie nowej fabryki, bo codziennie chciałbym się już starać robić nowe fabryki i, jakby było tego mało, zająć się trochę tym i trochę tym. Ale co do ludzi, dzisiaj nie chciałbym dużo kręcić. Jedyne, co faktycznie mogę już zrobić przy ludziach, to jest zupełnie, to zacząć zmieniać ich tutaj właśnie w te domki. Zresztą bardzo. Tutaj. To się z domków w duże bloki. Powolutku, ale żeby jak najszybciej oni tutaj już do tego dążyli. Dobra. Ja nie wiem, czemu mi to wskoczyć. O, jest dobra. Świetnie. Dobra, zobaczmy. Tutaj wszystko. Nie, to chyba wszystko działa, z tego co pamiętam. Tak, bo tutaj są te trzy pasy. Nie, czekaj, to powinno być cztery. No, a tak czy siak, już nie będę tutaj zrzędzić, że coś jest nie tak. A, bo tu jeszcze te maje jeżdżą. O, a to właśnie jedzie mamaj. I zobaczmy, jak sobie ta linia radzi, bo tam metro puściliśmy niedawno. I mogło trochę ją tutaj ściąć na właśnie linię. Ale ogólnie nie jest aż tak źle. Tu jest 16, a no tak, bo później się przebija tutaj przez to i tutaj dojeżdżę do tego miejsca. No to nie powinno być tak źle. Dobrze, jeszcze jedną rzecz zrobimy, zanim zaczniemy już na poważnie tutaj kręcić tym i owym. To tutaj brakuje tych drzewek, bo ja tutaj wywaliłem całkowicie wszystkie zabudowania, a drzewek jak nie było, tak nie ma, więc drzewka im tutaj doustawiamy właśnie teraz i sądzę, że to będzie już odpowiednie wszystko, żeby zacząć tutaj ten odcinek. Wiecie? O, i tutaj jeszcze na pewno. Dobra, teraz to już całkiem nieźle wygląda, tylko tak, pierwsze co będę wywalił stąd to ten autobus, żeby tutaj nie cisnął mi się. O, bo on tutaj jakiś jeździ, jeden autobusik. To musiało być jeszcze pewnie, jak tutaj to tak nie wyglądało pięknie. Znaczy, jak to było mniej tego wszystkiego. Możliwe. Jakby tutaj dopuścić, żeby to było dobrze? No nie da się. Da się. To zrobimy to tutaj po prostu przynajmniej. O. Tu będziemy mieć ten. I tu ta żółta, też ją montujemy, tu też ją damy przystanek, już nie będą mieli. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj tyle przystanków będzie idealnie dla nich. Dobra, to jest całkiem nieźle, bo tu jest ogólnie bardzo duży ruch tramwajowy, co nie? Jak możecie sami zauważyć. Po prostu nie chciałbym, żeby tutaj jakoś to było, przeszkadzało naszym miastu. I tak, na pewno w tej dzielnicy, czego jeszcze nie daliśmy, to jest zakaz palenia. Zakaz ruchu ciężarowego łączymy, żeby tutaj nie było po prostu problemu w tej dzielnicy. Natomiast ogólnie to już powinno być całkiem nieźle. Czy my tutaj coś jeszcze dzisiaj zaczynamy? A, no tak. Węzeł kolejowy. Okej. Okay. No ma to tak, tutaj jest na pewno ten zjazd w dół. Natomiast tutaj to na pewno jeszcze trzeba trochę pokręcić. I tutaj. Tu całkowicie trzeba go niestety wywalić. Ten cały piękny nasz węzeł. Czyli długo robiliśmy. W sensie szybko, ale długo. Ale tak czy siak trzeba go niestety wywalić. Dobra, tutaj wywalimy nawet sobie trochę tego więcej. Tutaj ten od tego parku. Tu dużo nie zmieni to teraz swojej trajektorii lotu. Ale tak czy siak trochę to zmienimy od razu już, żeby nie było.
Dobra. Czekaj, w ogóle jakikolwiek tego wzrok mam, a nie mam nad wzrok z tego. Ło, tu dopiero ile tego jesteś. Dobra, tutaj to sobie zakręcało, to wyburzyliśmy. Dobra, tutaj się to też przejeżdżało. Odświeżymy sobie po prostu tutaj i od razu będzie, powinno być już całkiem nieźle. Oj, było blisko. I byśmy stracili połączenie. Kolejną rzeczą jest oczywiście wywalenie tej sekcji. O, dobra, całkiem nieźle. I danie tutaj tej autostrady. No tutaj trzy pasma, nie cztery. Przedłużymy ją sobie na razie, czekajcie, właściwie czekaj, tutaj dajmy kawałek, prosto będzie jechać. Właściwie no dobra, na razie sobie dajmy prosto, a później ona tam będzie gdzieś skręcać, jak tutaj ta nasza dzielnica rolnicza będzie się tutaj zmieniać. I wtedy będzie zacznie skręcać. Oj, przepraszam. Co dalej? Takie życie. Dobra. No i tak, zacznijmy myśleć o tych pociągach, a idzie na poważnie. Bo tak, po pierwsze mamy tutaj jedną linię, nam się tutaj ciągnie. I pewnie tutaj jeszcze będziemy coś przybudowywać przy niej, nawet sądzę, że na pewno. Ale póki co po prostu sobie puścimy, żeby jechała tędy. Tu właściwie nawet może przejechać pod tym. Albo czekaj. Myśląc, tak jakbym to ja zrobił. To bym zrobił to w ten sposób. No słup to słup, tak? Trzeba go wyminąć. I później tutaj już po prostu będę zakręcać sobie, więc... O! Znaczy nie wiem jeszcze jak to będzie dokładnie zakręcać, ale sądzę, że całkiem nieźle mi to poszło. O, było. Już zaświeciło się na zielono. Niebiesko, w sensie. Ja ci dam na zielone. Dobra, stąd tu i tu. Okej. Okay. I tak, gdyby nie ten ubytki w gruncie, byłoby naprawdę zacnie, ale niestety są ubytki w gruncie, więc trzeba to podnieść. I sądzę, że teraz już powinienem zacząć. No, widzicie. Słup to nie problem. Ale tak, zacznijmy myśleć bardziej o tej części, a mianowicie, że to musi zjechać tutaj w dół. Na dół. Tak, to jest bardzo ładnie tutaj to zjeżdżało sobie normalnie. Więc tu postaram się to w miarę utrzymać, ten ładny zjazd. No ale oczywiście nie da się wszystkiego zrobić. No tak, na razie będę to sobie wykręcać dosyć dużym rykoszetem, bym wręcz powiedział. Od tej całości, bo tutaj jest po prostu dużo tego... Dużo jest naprawdę tego dolnictwa. Dlatego tutaj aż tak to wywalimy. O, a stąd sobie dojedzie to dotąd. No. Całkiem nieźle, już jak na początek. I teraz tak. Dalej, mamy tutaj te połączenie. I ja właśnie chcę zobaczyć jedną rzecz. Czyli jeżeli my to podniesiemy na maksa. No trochę przesadzimy oczywiście, ale tak nie będziemy robić, to... Nie, nie ma, nie da się. Ale tak, a tak by weszło? Nie da się na tym w ogóle budować chyba. Czekaj. Da się. Da się puścić na tym kretowisko, nawet... No, dosyć wysoko musi być. Co nie zmienia faktu, że da się. Ale nie będziemy z tego korzystać, mimo wszystko. Mimo wszystko nie będziemy z tego korzystać. Dobra, no i tak, tutaj to sobie zakręcało. I tutaj sobie już niech tak zakręca. Wiesz, no mniej więcej jakoś tak. A, tutaj sobie w sumie może zostawmy to trochę podniesione, jak tutaj było. Non-stop. To nasze tutaj składziki będzie można pomontowywać jakby coś, czy jakieś inne rzeczy. O, i tu sobie to zjedzie w dół. Tak, tu właściwie można puścić te kawałki już prostego. A nie jak tutaj się czaje, właściwie nie wiadomo po co. Dobra, tutaj całkiem nieźle. I tu sobie damy, no powiedzmy takie dwa i później tu sobie zjedziemy w dół. Maksymalny zjeździk jaki można, proszę bardzo. Proszę bardzo. I tak, stąd będziemy już tutaj wykręcać, żeby jak najbardziej ominąć póki co tą dzielnicę, bo nie chcemy się tutaj po prostu z nim cackać. I tutaj sobie zrobimy tak. Tu będzie niestety ta niefajna część, a mianowicie jedna będzie sobie dojeżdżać, jeden tor będzie sobie tak tutaj dojeżdżać ładnie. A mianowicie tutaj i tu sobie gdzieś się wjedzie. O, proszę bardzo. Natomiast drugi, z
stan będzie musiał wyjechać prosto z mostu, bo nie mam po prostu jak tutaj inaczej to go wypuścić. No, ale nie powinien być aż tak źle tam teraz, z tego co widzę. I później po prostu będziecie to łączyć. No, całkiem nieźle. Dobra, to tak, to mamy zrobione. Teraz, tu był ten zjazd do tunelu, o, dokładnie. My to trochę sobie przeciągniemy, mianowicie tu był jakoś ten zjazd do tunelu, wjeżdżało to sobie tutaj. Więc ja dopuścimy od razu w ten sposób. Bo tutaj był ten zak. No, najpierw sobie stąd może pójdźmy, faktycznie. Proszę bardzo. W sumie to dosyć ładnie tutaj w ogóle te pociągi tutaj ograniczały ogólnie tą dzielnicę. Nie wiem, czy przy tym nie zostać. Może to jest nawet dobry pomysł. Tylko tak, po pierwsze siatkę wyrzućmy. W sumie takie tutaj to widowisko, jak tutaj jest takie, o, takie luźne, to nawet może by było nawet nie takie złe. Chociaż z drugiej strony, no, tutaj, tu będzie inne widowisko. To nie, to możemy wywalić. A tu postawimy sobie, panie i panowie, dworzec. Dworzec pasażerski. Więc proszę bardzo. I to sobie dojedzie jakoś tutaj mniej więcej, no, do tej części. I tutaj już też można w sumie, a nie, czekaj. Za daleko to jedzie. Trzeba będzie wykręcić. Mimo wszystko trzeba niestety dalej wykręcić. A właściwie szybciej wykręcić. O, i tu sobie zjedzie. Żeby nie było mi tutaj po prostu takich jakichś problemów jeszcze później. Nie chcę już mieć żadnych problemów. Już mi wystarczy tego, co tu mam. Dobra, no i tak. Stąd sobie tu podnieśmy. Czekaj, może mniej więcej na taką wysokość. O. Dobra, tu sobie to wykręci. Dobra, całkiem nieźle. I teraz tak, stąd zaczniesz sobie to odbijać w bok. Później tutaj na maksa sobie zjedzie w dół. O. Tutaj sobie dojedzie, no nie wiem, mniej więcej gdzieś tutaj i gdzieś sobie po prostu wjedzie w dół. Tylko oczywiście najdłuższym, jaki można. O! I z tego, co mi się wydaje, mamy dosyć niezły tutaj start, jeżeli chodzi o to. Dzięki czemu możemy sobie tutaj puścić właśnie to nasze widowisko. O, tak, tutaj ładnie. Albo nie, czekaj, nawet wiecie co? Zrobimy, żeby to zjechało szybciej. W sensie wcześniej. Bo jak zjedzie tutaj sobie, o, to tym już będzie można tutaj wykręcić. No i tak, idealną opcją byłoby zrobienie, no, mniej więcej czegoś takiego. Ale oczywiście na coś takiego się tutaj nie zgodzę, bo no nie ma takiej możliwości, po prostu, no nie ma. Czekaj, raz, dwa, trzy. Tu sobie ładnie to podjedzie do góry. Tutaj, tu przejedzie. Tu dojedzie tutaj. I tu się połączy. No. Całkiem ładnie, teraz przeciągnijmy pociąg, żeby już tam dojeżdżał. Bo tutaj co prawda mamy też metro i to wszystko, ale sądzę, że jeżeli po kolei tutaj będą jeszcze pociągi jeździć z boku, to one też tutaj będą odgrywały jakąś tam w miarę ciekawą rolę. Dobra, no i tak. Wydaje mi się, że mamy w prawie wszystko podłączone, poza tym właśnie tutaj tą jedną częścią. Gdzie faktycznie jeszcze nie podłączyliśmy części. Dobra, no i tutaj to będzie się tutaj po prostu tutaj sobie zjedzie. Czekaj, tu sobie trzeba zbić kręta, bo tutaj widzę, że inaczej to nie wejdzie mi ładnie. Znaczy nie wejdzie mi to tak od razu szybko ładnie. Nie. Na pewno się nie łączymy. O, tak tutaj. No i powiedzmy, że tutaj sobie zjedzie już tutaj w miarę. No, tu sobie bardziej to ładnie wykręcić już. O, proszę bardzo, tu ładnie to sobie wykręci się. Natomiast tutaj, aby wjechało to na górę, bo jak możecie zauważyć, tutaj jeszcze nie ma tego pod górę, wtedy zastosujemy po prostu taki zakręć. Znaczy, może nie aż tak ostry. Tutaj, no tu gdzieś może po prostu podłączyć. No, sądzę, że całkiem nie, że to już powinno wyglądać i powinno też już działać, więc możemy właściwie już włączyć play. A tak pomijawszy, nasza fabryka tutaj cały czas jeszcze nie działa niestety. No i dzięki temu możemy na przykład tą drogę
ciągnąć dalej. W sumie... Ej, bez kitu, możemy to podłączyć tutaj. My to zrobimy. My to zrobimy tutaj, to podłączenie. Ponieważ ona mi tutaj da bardzo duże pole do popisu. Jeżeli chodzi o to połączenie, w sensie dzięki niemu. Tak, czekaj, to wywalmy. To przesuniemy sobie tutaj. A, i w ogóle możemy powywalać to wszystko już, bo zobaczcie. Produkcja ze 4 na tydzień. To jest bardzo mało tony. Tutaj jest jeszcze 7, no bo jak zacznie faktycznie być już 0, to wtedy powywalamy wszystko. 3 tony na tydzień, 0 tony na tydzień, no bo 1 tona na tydzień to 0 i 1, może, mogę już wywalić. Ciach, ciach. To ma ile? 7, no bo jeszcze dobrze. 1 i 1. Won. I to na górze ma 5. To już zostawmy to na dole, niech już pracuje. No i na razie tutaj nic nam, z tego co mi się wydaje, po prostu się będzie kończyć zasoby. No ale tak czy siak. Tu byśmy sobie to wmontowali. O. Wyjazd. Do tej dzielnicy. Ciach. No ma teraz tak, płot bym mimo wszystko tutaj zostawił jaki był. On był to, to było to. Znaczy, nie pytajcie mnie po co tutaj będzie płot. Po prostu będzie. Nie pytajcie. Płot to płot, tak? Mogę podnieść jego wysokość jeszcze. Tego nie było kiedyś. Kiedyś nie możemy okręcić wysokością płotu, ale dobra, niech ci będzie. Ty się znasz, nie ja. Okej, okay, i ceny są w miarę normalne, więc niech ci już nawet nieźle nawet. I stąd sobie na prostej. Ma, tutaj już sobie włączymy to, bo siatka mi będzie nie wchodzić. I stąd sobie po prostu wykręcimy. O! No i tu damy też limit zawracania, jakby ktoś nie chciał faktycznie bardzo, bardzo tutaj wjeżdżać, no to proszę bardzo, nie trzeba. Ale sądzę, że połączenie to będzie dosyć nawet kluczowe, bo całe szkło, które tutaj za chwilę będzie się długo już produkować, będzie o wiele lepiej tutaj działać. No i tu w ogóle tu, o, ich odłączyło. Tak coś myślałem, że trochę za dużo wyburzyłem. Dobra, no i tak. Dzięki temu, czekaj, ten magazyn damy na pusty. Bo zacznie się tutaj opróżniać powoli. Natomiast tutaj byśmy postawili, nie wiem, jakiś trochę większy ten magazyn. No chyba taki, czekaj, po tej stronie wyszedł. A, po tej tylko taki wejdzie cały czas, jak jest. Szkoda. No to taki sobie postawimy tutaj. Czekaj, i sobie zmienimy ciebie faktycznie na to szkło. I na szkło na zrównoważone. Natomiast ty tutaj, o, widzimy, zaczyna jeszcze eksportować wszystko. 4% jeszcze jest. Wszystkie 10 ciężarówek już pojechało. I co, jakiś pociąg tu jedzie faktycznie? Czy po prostu to, że sam fakt, że tutaj stoi pociąg, to już jest niepokojące i tutaj zamykane jest. Tak. Miejmy nadzieję, że nie będą się tutaj bić jakieś kotki. Bo tego najbardziej bym tutaj nie chciał. A jest to dosyć niestety idealne. No ma. Tutaj sobie zamontujemy drzewka. Zamontujemy, tak. Tu sobie zamontujemy drzewka dookoła tego tej całości tutaj, tej placówki. O, tutaj jeszcze sobie montujemy. Bo wtedy od razu to trochę lepiej tutaj też wygląda, tak? O, tu ci pasażerowie też będą jeździć jakoś w lesie, a nie w jakimś polu uprawnym czy coś. To też zawsze może im jakoś będzie przyjemniej pracować tutaj czy coś. Nie wiem jak to działa, ale może. Może, kto tam wie. No ma. I tutaj sobie zamontujemy taką jeszcze, o. Taką część. Po prostu tu taki sobie stworzymy sztuczny las. Tego faktycznie nie było tutaj wcześniej, ale według mnie tutaj... Jak będzie takie coś tutaj, to naprawdę będzie ładnie wyglądać. O, i tutaj jak mówiliśmy, to się będzie jeszcze teraz zjeżdżać, więc tutaj, o. No, całkiem nawet to ładnie wygląda. O, tutaj ten lasek akurat można przeciągnąć jeszcze, żeby tutaj to już było wszystko. Żeby ten przemysł był mimo wszystko odcięty od tej edukacji tutaj, naszych tych tutaj uczniów, bo tutaj jest teraz szkoła. A tu już jest przemysł. Żeby nie patrzyli, że tutaj będą już niedługo pracować, tylko że się skupili na nauką. Jeszcze,
Jeszcze póki mogą do nich się skupiać nad tym. Dobra, to całkiem nieźle. W ogóle nasza fabryka lemoniady tak poza tym to całkiem nieźle działa. Mogę nawet ją podciągnąć trochę do 110% i może cały czas będzie całkiem nieźle racjonalnie działać. A wy nie macie wody, biedaki. Ja nie mogę. Ale zaraz sobie jeszcze mam coś, mam kata tam jakieś w nosie. Ciekawe. W ogóle te towary jestem w ogóle ciekawy. No nie dziecię, że do kafla. Jak to będzie działać faktycznie? Importuję towary. Importuję towary. I co jeszcze za to będę płacić? Bo to jest dla strefa przemysłowa jakoś to wykorzystuje. O, a to? Wraca do zakładu. A, rzeczywiście. To może rzeczywiście jakiś jest to dobry budynek dla tych tego wszystkiego. Może tak? To mi to się nie połączy, co nie? A gruntowa? Połączyć, tylko trzeba będzie użyć główki. A ta też może? Nie, ta nie. No, to tu sobie postawimy jeszcze jeden magazyn. Albo nie, na razie nie wiem tutaj monowych żadnych magazynów, już na razie im tutaj wystarczy tego. Tu sobie za to damy trochę więcej miejsca, bo tutaj zaraz przeniesiemy niestety naszą fabrykę, ona tutaj jest całkiem nieźle postawiona, ale ona tutaj się długo nie utrzyma, ponieważ no sami widzimy jak to wygląda tutaj. Tu się zaczyna dosyć duża płata naszej żyznej gleby, a my się tutaj głównie nią bawimy, więc zaraz tym będzie trzeba nad nią trochę tutaj popracować, mimo wszystko. No a tak, na razie za chwilę to trzeba będzie włączyć całkowicie czas i zacząć się no tym kręcić, tym wszystkim tutaj. Tylko się zastanawiam właściwie, gdzie to przerzucić. Albo zrobimy, w sumie to jest nawet taki ciekawy pomysł dosyć, żeby do tej fabryki był trochę utrudniony dojazd, ale zawsze, ale żeby był, co nie, żeby było. Utrudniony, ale będzie. I teraz tak, zobaczmy. Po jakiej odległości mogę wybudować drogę? Okej. Okay. Tu nie łapię, tu łapię, tu łapię. 540 muszę wybudować. Dobra, niech będzie. To stąd budujemy 540. A nie. 540 minus 2. Dobra, to na takiej odległości możemy postawić drogę. O, w ogóle wam powiem, że nawet całkiem nieźle to weszło. I nasza fabryka. Tak, możemy je postawić albo tak, ale umówmy się, że to mało efektywnie wygląda, albo po prostu tak. I to wygląda o wiele bardziej efektywnie. Właściwie efektywnie. O wiele bardziej przemysłowo mi to wygląda. O, tu możemy sobie dociągnąć. Tu oczywiście, no woda, w sumie możemy zacząć tutaj wodę nawet tutaj z dociąganiem. I tutaj, teraz będzie prościej tutaj, jak już zainstalujemy to wszystko, to nie będzie jednego problemu woda, tylko będzie już po prostu tutaj to zrobione. Dobra, proszę bardzo. Masz już wodę, nie marudź. Stąd tu pójdzie sobie, no tutaj mniej więcej. Później tu. I później tutaj. I ty może dociągniesz się jakoś gdzieś tutaj. Dobra, kolejny. Okej. Okay. Powiedzmy, żebyś cię puścić tutaj. O, ładnie dojdziesz. I ty tu. Tak, no mówiłem, nasz dziś expanding tego będzie dosyć duży. I tutaj póki co sobie zainwestujemy po prostu w torowisko. O takie. Sądzę, że mimo wszystko w takim klasycznym przemyśle, to jak są takie właśnie przejazdy, to jest to. To jest właśnie to, co jest taki prawdziwy przemyśle tutaj widać. No i się zaczęło nam robić noc. Także ja chwilę sobie zrobię przerwę, za chwilę wracam. No i wracamy po krótkiej przerwie, no i tak. No i tak, to nie będzie łatwa zabawa, żeby nie było, to co mówię. Ale play musimy na razie mieć cały czas włączony, no bo jest noc, a ja w nocy nie lubię mimo wszystko pracować. Więc tak, chcę po prostu, żeby się jak najszybciej to skończyło, ta noc. Dobra, nasz Bambaj póki co sobie puścimy tędy. On tylko tu chwilowo będzie jeździć, ale po prostu nie mam pomysłu, gdzie go schować na chwilę. A to jest mimo wszystko najlepsze rozwiązanie aktualnie na dany moment. Więc sobie stąd dopuścimy jak jechało. Tutaj, albo czekaj, zanim to, bo już widzę, że jest od razu źle tutaj.
Tutaj sobie postawimy to, co za chwilę byśmy mieli tak postawić. Tutaj sobie, czyli pastwisko. Duże pastwisko. O, tutaj, proszę bardzo. I tak. Można tutaj jakiś magazyn sobie wymontować. Ale nie, nie będziemy tutaj montowywać żadnych magazynów. Tylko przechodzimy sobie tutaj. I tu sobie po prostu postawimy jedną taką szkółkę. Teraz tak patrzę, to można byłoby tego trochę tu poustawiać. Ale natomiast bardziej mnie interesuje nawet nie to, co jest po tej stronie, tylko to, co jest po drugiej stronie, czyli pole. O, tu będzie na pewno takie jedno. Tutaj się, ponieważ to nie mieści, to faktycznie możemy postawić tutaj coś bardziej racjonalnego, właściwie nawet bardziej przyszłościowego. Czyli ciach. Myślałem, że wejdzie tego więcej. Ale może wejdzie poczta. Powinna wejść. Chyba, że trzeba coś przestawić. Nie, poczta jest na końcu. Jest i poczta, proszę bardzo. Bo tu nie było chyba za daleko, o, za blisko poczty. A tutaj ludki się budują, zapomniałem, tutaj ludzie są. O kurczę. No tak, tu są ludzie. Zacząłem ich tam powoli montowywać w tego typu miejsca. Bo mimo wszystko tutaj to też tak dla ludzi powinno być. A tu właściwie można po prostu poustawiać parę takich bagerów. Chyba, że jest jakiś lepszy budynek. Oświetli mnie. No ten by tutaj ładnie wszedł, ale nie. Avizona, z czemu musisz to zrobić? Dobrze, zrobimy, żeby to się zmieściło wszystko, co właśnie chcę. Czyli czytaj. To dociągniemy sobie tutaj. Tu sobie damy o, takie coś. Postawimy sobie właśnie te... Źle. Bo z tego co pamiętam tutaj... Okay, pokaż. Jak wchodził ten budynek? No właśnie, on tutaj wchodził... O, i go też nie postawimy. Ja nie mogę, tutaj te bambaje to mają jakiś większy problem. No ma, to nie zmienia faktu, że ten budynek jest w złym miejscu. Trzeba go cofnąć o jedną klatkę. Dobra, chodź ty tutaj. Dobra, to wywalimy. I tak, pytanie ze 100 punktów, czy jeżeli droga będzie dochodzić tu, znaczy on będzie mieć połączenie. Tutaj nie. A tu? Też nie. No dobra, to bez sensu to zrobiliśmy. Bo i tak nie wchodzi. To co bym chciał tutaj zrobić. Trudno. Tutaj go postawmy. I tu po prostu zrobimy taką ścieżkę na trudno. Z czasami też niech mają ścieżki. Ciach. I ciach. Dobra. No i tak, tu trzeba to wyburzyć też. Ponieważ tutaj to też źle wchodzi. A ten budynek musi tutaj na pewno wrócić. To jest pewne. To jest 100%, że on tutaj wróci. Dlatego dawaj to. I tutaj ładnie wszedł. Dobrze, tak, widzę teraz, że tutaj też miał być wyjazd, ale ponieważ tutaj już tak to ładnie pomontowywaliśmy, to już tutaj się nie będzie tego wyjazdu. Będzie w innym miejscu po prostu. No i tak, i tutaj sobie możemy to dociągnąć właściwie nawet dotąd, bo to tak długo będzie się tutaj ciągnąć. A stąd tu jest autostrada. Nie mogę. Ja nie mogę, no. Będzie to jechać tak. No i teraz tak, zmieniamy tutaj kierunki. Ponieważ to na pewno nie będzie jechać w tym kierunku. A w tym. O, i tutaj jeszcze to. I świetnie. I teoretycznie nasz bambaj za chwilę już powinien tutaj zacząć działać. Z powrotem. Trochę dziwnie on teraz tu będzie jechać, ale będzie jechać. Ciach. O, skręcił. No nawet nie jest aż tak źle, wam powiem. Może tak zrobimy właściwie nawet w ostatniej dzielnicy. W sensie ostatniej drodze, że on tutaj tak będzie sobie jeździć. Kto wie, co zrobimy, tego nikt nie wie. No ma, no i tak, jak możemy się domyślać. Teraz zacznę się przyznawać już tutaj do... Tym tył naszym. Aha, widzę. To nam na pewno bynajmniej nie pomaga. To też nie pomaga. O, jest, świetnie.
Dobra. I teraz tak. Mamy też, jak będę mamy przeszkadzać, to będę bardzo, ale to jeszcze raz bardzo, bardzo zły. Dobra, czekaj. Będziemy sobie mierzyć autostradą, bo autostradę będziemy przecież budować. No, od tego miejsca, od tego miejsca. Dobra, i to nam wychodzi 3060. Proszę bardzo. 3060 budujemy. 3,60, dobra, weszło. I teraz łapiemy linie pomocnicze od tego. O. I ciągniemy do tego miejsca. Dobrze, tu ładnie poszło. Ciągniemy do tego miejsca. Też ładnie poszło, świetnie. Teraz tak, nie wiem czy ty... Nie dociągnę aż tak długo. No to trudno. Tutaj trzeba zrobić kolejne. I to samo robimy teraz jeszcze jeden raz. No to pokażę, jak tutaj to wmontujemy w końcu wszystko, to jak będzie wyglądać. 360, proszę bardzo. I łapiemy nasze linie. Ciach. Na akurat tutaj nie musimy nawet tego podłączyć, bo to nie jest nam niezbędne. I teraz zobaczmy, czy dotarliśmy już do krańca naszej dzielnicy. Nie, jeszcze jest. Ojejku, długa ta dzielnica. Ale tu już będzie to inaczej zrobione. Tak, tu już ostatnia ta kwestia, trochę to będzie inaczej jechać. W sensie autostradę pewnie tu pociągniemy jeszcze, ale... Ale to będzie inaczej wyglądać. Inaczej. Uwierzcie mi, naprawdę będzie inaczej. Dobrze, natomiast tak. No, zaczynają się... O, zaczyna się dzień. To jest akurat dobra wiadomość. Nawet bym powiedział, że bardzo dobra. I zaczynamy sobie od naszych pól uprawnych. Znaczy, one są małe przy tym wszystkim, które się wydają teraz. Aha, i tutaj jest... Już stanęliśmy razem ze ścianą. Dobra, ponieważ jest już dzień, mogę już zacząć robić wszystko to, co i tak będę musiał. Czyli... Przerzucić to, co tutaj kręciliśmy już przed chwilą. Tutaj. Ciach. I ciach. Dobra, tutaj to ładnie weszło i teraz tutaj musimy postawić tak. Po pierwsze tu to. Tu. I tu będzie inaczej w ostatniej. Tu w ostatniej będzie trochę inaczej. Dalej, to samo robimy tutaj. Z tym, że tutaj się akurat szklany zaczęły budować. Nie wiadomo czemu. No, już nie będzie. I tutaj tylko dlatego, że tutaj to już jest ta dzielnica, tak już, żeby to ładnie zakończyć. Tak to będzie wyglądać. No i tu sobie spędzę moje pomarańcze wszędzie, więc wróćmy na pomarańcze. Niż na to. No i tak, tu było ogólnie bardzo dużo ziemniaków, więc tutaj już zmienimy to na pszenicę. Pszenica. Pszenica. W ogóle mamy milion już forsy. Też dopiero teraz zauważyłem. I tu będzie dalej pszenica. Tak, jest pszenica, świetnie. Zobaczcie, jakie tu będą teraz potężne pola uprawne. Ile tu będzie teraz się tego produkować. Ja się boję tego. Ile tego będzie tu będzie. Dobra, tu mamy oczywiście tą małą dziurkę, to jest na... nie wiem, na bambaje. A tu będzie bawełna. Tak, tu będzie bawełna. Ciach. I po drugiej stronie tak samo będzie bawełna. Bawełna. Dobra, całkiem nieźle. I w ogóle powiększmy naszą dzielnicę tutaj. A, bo tutaj się... Nie, to. Tak. No i zobaczcie, to dopiero jest plantacja. To jest jakieś, nie wiadomo, jakaś promenada czy coś, jakaś aleja. Zaczyna to naprawdę wyglądać już coraz to bardziej ciekawie. I tak, z tego co pamiętam tutaj, jak z panem Dominikiem gadaliśmy, zrobiliśmy dosyć dziwne rzeczy. Powmontowywaliśmy tutaj. Czekaj, powiem, że to nie było tak, to było tak. I tak. Nie udało nam się tutaj zmieścić urzędu pocztowego. Z tego co pamiętam. Po środku była wieżyczka. O, to pamiętam. Tu była wieżyczka postawiona. A tak, nie łapiesz. Łapię. Tylko trzeba poprosić. Dalej. To mi tutaj nie wchodziło.
Czy wejdzie nam to? To też nie wejdzie. Wejdzie nam krematorium i sauna. Proszę bardzo. Krematorium i sauna. Można? Można. Weszło, weszło. Dobra, no i teraz tak, czy tutaj mi wejdzie zejście w dół? Wejdzie, tylko trzeba ładnie pokręcić tym. No i teraz tak, przejdźmy sobie do bambajów tych tutejszych. I możemy już zacząć je tutaj odbudowywać, jak przed chwilą jeździły. Czyli to wyburzyć na razie, chwilowo. I dojechać dotąd. Dobra. I teraz puszczamy sobie te nasze drogi. Ciach. Czekaj. Dobra, muszę sobie stąd zrobić, proszę bardzo. I ciach. Wchodzi, jak widzicie. Ale moje wejście w dół jeszcze nie zostało zrobione, więc czy mi się tutaj uda? Udało mi się zrobić zejście nawet w dół. I jest sobie podłączymy właśnie tutaj z tym, o, z tym zejściem tutaj. No wiecie, tutaj nie było dojścia. Będę z wami szczery, tutaj po prostu nie było dojścia. Dobra, tutaj na razie jeszcze nic nie mam montowanego. A, i tutaj też możemy już dociągnąć właściwie do końca już te bambaje, bo one tutaj będą jechać dalej, ale też już w specjalny sposób. W sensie będą te budynki postawione w specjalny sposób. W ogóle to jest docinga 36, no oczywiście. No oczywiście, a widzę, że chcę zrobić krótki odcinek, to nie ma bata, nie będzie tak. I tutaj sobie damy po prostu miejsce do przetrzymywania takich wszystkich złóż stąd. No, a po tej stronie nawet całkiem nieźle to weszło. Teraz trzeba przejść na tą stronę i zająć się naszą autostradą. Ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. Tak w ogóle my to dzisiaj nie skończymy całej tej przebudowy, ona jeszcze będzie się ciągnąć w kolejnym odcinku, ale spokojnie. Ale postaram się zrobić na razie teraz tak dużo, jak będę mógł. No ma. To mi wychodzi, wychodzi mi na 300. Tak, zobaczmy. 300 to musi być do 600. Ciach, ciach. A, tylko tych bambajów to nie może być. No tak. Jak są bambaje, to się psuje teraz wszystko. W tego typu miejscach. Żeby nie było, że zawsze, tylko wydaje mi się, że to się psuje w ten sposób. To się wyburza. Dobra, i teraz trzeba dojść do tego. O! O, jak ładnie wejdzie. No, bardzo pięknie. I tutaj sobie puszczymy dalej tą drogę. Z tym, że jak możemy się domyślać, tutaj po prostu nie ma też zbyt dużo wjazdów i zjazdów ogólnie w tej dzielnicy. Więc tu sobie zmienimy na przykład wjazd. A tam dalej będzie zjazd. Więc proszę bardzo, tu będzie zjazd. A tutaj, bo to będzie droga duża. O, właśnie taka będzie tutaj droga. Tu sobie teraz to podłączymy z tym. Na bogato. I tutaj, czekaj, nasza autostrada będzie zjeżdżać. To się będziecie mogli na nią wjechać. Dokładnie. I tu będą po trzy pasy. Dobra, całkiem nieźle tu zaczyna wchodzić. Tu się to zakręci. A tutaj będą ciąg naszych zwierzęcych rzeczy. I żeby tutaj to ładnie tutaj dalej doszło, możemy postawić sobie tutaj takie dwa. A nie, czekaj, my tutaj nawet lepiej wprowadziliśmy na koniec końców. Ej, czy to jest takiej samej wielkości jak to? O, dobrze wiedzieć. O, tu będą szkółki leśne. No, nawet będzie lepiej. Bo całkowicie miejsce będzie wykorzystane. Czekaj. Przeniesiemy ci tutaj do tego. O. I tutaj to samo robimy. Tu robimy dokładnie tą samą procedurę. Czyli teraz odmierzamy sobie do 600. 600. Nie było 600. To nie było 600, to było 580. 620, 600. Ciągniemy sobie tutaj połączenie. Stawiamy sobie to. I lecimy. To wyburzyć. Można, to też można właściwie wyburzyć jeszcze póki co. Później zaraz tutaj dociągniemy mu drogę jeszcze, więc spokojnie, ale... I młyn. I młyn po tej stronie też, czemu by nie. Bym zapomniał. Tutaj też ma być nasze... No widzicie, tu będzie pastwisk. To będzie po prostu istny horror dla zwierzaczków. Dobra, na razie w tym kierunku. I tak, to jedzie sobie tak, tu dotąd, dobra. Aha.
Dobra, tu jest problem z przystankiem, to ja się nim teraz zajmę, już ręcznie go nam naprawię. Zresztą nie wiem, jak się z nim zmęczyliśmy właśnie tutaj u nas, jak to robiliśmy. To było nie za ciekawe. To było naprawdę nie za ciekawe. Dobra, i tutaj jeszcze wejdzie nam sobie taki jeden. I tutaj właśnie ten ostatni. Albo właściwie nawet już tutaj ten, nawet ten nie będzie tak ustawiony, tylko ten. Najpierw go sobie tutaj montujemy, a później go sobie wmontujemy, o, tutaj. I nasze bambaje będą jechać tutaj dalej prosto. O, proszę bardzo. I sobie po prostu zmienimy, żeby tutaj tu już zaczęła, tu już zacznie zakręcać sobie nasza ta droga. Ponieważ autostrada tu też zacznie zakręcać. To się dokładnie w tym samym miejscu taki jest pomysł, żeby zaczęło to zakręcać jedno i drugie. Bo nas po prostu tutaj kończy już grunt. A nie chcę, aż tak nie będę tutaj manipulować całym terenem, więc wystarczy mi, że już tutaj przeciągnę nawet to. No ma, tutaj całkiem nieźle to wchodzi. I tutaj w ten, pod tym samym kątem, czyli trzeba wyburzyć to, bo nie da sobie tu zakręcać. Chyba to jest ten kąt. I stąd to będzie to. I stąd tu, zobaczymy, czy nam się to podłączy. Dostatecznie chyba się podłączy. Tak, podłączyło się nawet pociągi. Pójdą sobie bokiem. Przykre będzie już. No i mamy już nawet tutaj trochę tej autostrady, tutaj idzie. Idzie jak idzie, ale idzie. No i coraz więcej tutaj się tego będzie działo. Dobrze, na razie w tym miejscu zostaniemy. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować tutaj rozbudować naszej dzielnicy o ten tutaj bok. I postawimy sobie fabrykę. I zajmiemy się ogólnie dalej tutaj naszym przemysłem tutaj rolniczym. A później spokojnie przejedziemy do tych części. No i do dopy pełną parą, co tu dużo nie mówić. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Aleja Rolnicza. Cześć!